Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, miło mi Państwa powitać i zaprosić na program Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem tego wieczoru jest pan Dariusz Paczuski z Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o ustawie, która jest procedowana w parlamencie, ustawie, która wprowadza ograniczenie handlu w niedzielę. Proszę pana, dlaczego Solidarność podjęła się zorganizowania całej kampanii, akcji, zbierania podpisów, no i przygotowania ustawy, która ma ograniczyć handel w niedzielę? Szanowni Państwo, Solidarność od zawsze reprezentuje pracowników i mamy w naszym kraju grupy zawodowe, które są bardzo poniżane przez ostatnie 20 lat. Między innymi pracownicy handlu. Nie mogliśmy dłużej pozostać bez takiego twardego działania w obronie ich sytuacji. I tą sytuację można poprawić, można rozpocząć poprawę tej sytuacji poprzez wprowadzenie wolnych niedziel dla tych ludzi. To jest bardzo ważne, poprawa warunków pracy i płacy dla osób pracujących w handlu. No tak, ale z drugiej strony osoby, które krytykują to rozwiązanie, krytykują wprowadzenie ograniczeń w handlu, mówią, dlaczego państwo i ta ustawa ma ograniczać wolności obywateli, którzy mają wolny dzień i mogą sobie pójść do sklepu, do supermarketu po zakupy, kupić na przykład szpadel do ogródka albo na przykład kupić sobie jakąś kanapę czy coś innego. Panie redaktorze, szanowni państwo, no ja odbieram to w formie żartu, bo jeżeli ktoś chce powiedzieć, że on w niedzielę jest, czy zdarza się taka sytuacja, że brakuje chleba, mleka, no to jestem w stanie dyskutować. Jeżeli osoba mówi, że idzie do sklepu budowlanego kupić betoniarkę, bo w tygodniu nie ma czasu, no to już traktujemy w formie żartów i tutaj jakiejś polemiki nie podejmujemy, bo to jest kwestia rozmowy na argumenty, na racje. To jest po prostu zaczepka. Zaczepka, żeby zdyskredytować drugą stronę, stronę pracowników, ich przedstawicieli w temacie, do którego się bardzo rzetelnie przygotowali. Trzeba powiedzieć, że od 8-10 lat, kiedy próbowaliśmy taki zakaz, takie ograniczenie wprowadzić, my na ten temat rozmawiamy. Rozmawiamy z różnymi grupami społecznymi, rozmawiamy ze społeczeństwem, rozmawiamy z pracodawcami i tu trzeba zaznaczyć, że raczej z tymi reprezentującymi polski kapitał, polskie sklepy. Dlaczego? Dlatego, że przedstawiciele zachodnich sieci nigdy nie chcieli z nami rozmawiać, wręcz odmawiali wszelkich rozmów. Od 20 lat mamy oto taką sytuację, że nie ma ani układu zbiorowego, ani żadnego porozumienia społecznego ponadzakładowego, wobec czego, szanowni państwo, nie było dialogu. Dialog był ze społeczeństwem, dialog był z polskim przedsiębiorstwem, dialog był z pracownikami i tam, gdzie mogliśmy, rozmawialiśmy i wykuwaliśmy ten projekt. Ten projekt to jest kompromis. Kompromis w sprawie ograniczenia i to jest bardzo ważne, ograniczenia handlu. To na przykład z kim państwo zawarli ten kompromis? Bo w Komitecie Organizacyjnym Inicjatywnym była nie tylko Solidarność, Solidarność była filarem, ale też były na przykład kupcy, tak? Tak, szanowni państwo, są przedstawiciele OPZZ-u, czyli drugiego związku zawodowego, którzy bardzo popierają inicjatywę, którzy pomagali, zbierali podpisy, ale są też kupcy i różne organizacje zrzeszające handlowców polskich, właścicieli sklepów, właścicieli sieci o polskim kapitale. Często, gęsto to są dość duże firmy. Ale dlaczego te firmy są za ograniczeniem handlu? Przecież tracą zyski. Jeden dzień z tygodnia mogą nawet utracić 1/7 albo 1/10, bo różne są szacunki przychodów w ciągu tygodnia. Dlaczego te organizacje, te firmy przystępują do tej koalicji? Panie redaktorze, no bardzo ciekawe, dlaczego ktoś odcina sobie ogon? W moim przekonaniu odpowiedź może być tylko jedna, bo ten argument jest nieprawdziwy. Nieprawdziwy jest argument, że ci handlowcy, że ci właściciele firm stracą. Gdyby to na tym miało się opierać, to zapewne nie poparliby tego projektu. Oni są przekonani, że nie stracą. Absolutnie
mamy tutaj zapewnienia, mamy wyliczenia tych ludzi, którzy zatrudniają dziesiątki tysięcy osób, setki tysięcy osób. I oni mówią, absolutnie nie będzie minusowego przełożenia na naszą działalność, nie stracimy. Mało tego, oni mówią jeszcze bardziej. Ale dlaczego nie stracą? No przecież jeden dzień będzie wycięty z obrotów. Ale nasza mentalność, nasza polska mentalność, być może to jest jeszcze z zaszłości, z komuny, powoduje to, że my musimy zabezpieczyć się na różne ewentualności. Musimy dzień, niedzielę zabezpieczyć na wszelki wypadek, na wypadek przyjścia gości, na wypadek, jeżeli wnuki by przyszły do nas, musimy mieć ciasto, musimy mieć chleb, kawę, herbatę. Tak jest zresztą w te 13 świąt, w których już ograniczenie handlu czy zakaz handlu obowiązuje. I szanowni państwo, to jest mechanizm sprawdzony. 13 świąt, które jest zakazany handel, w której jest zakazany handel, pokazuje, że dzień wcześniej, dwa dni wcześniej na tyle zwiększają się obroty, że rekompensują z nawiązką. Mało tego, dzień i dwa po tym święcie czy po świętach kupujemy na zapas, zabezpieczamy się. Przykład węgierski, bardzo ciekawy przykład, pokazuje, że w pierwszym roku obroty wzrosły o 5% przy zamknięciu handlu w niedzielę. No pokazuje ten sam mechanizm, o którym mówimy. Kupujemy Ale jednak, na zapas. Proszę pana, Węgry wycofały się z zakazu handlu w niedzielę. Kwestie polityczne, nie mające żadnego wpływu z gospodarką, z ekonomią. Orban był postawiony pod ścianą przez Sąd Najwyższy, węgierski Sąd Najwyższy, nie chciał dopuścić do referendum zupełnie w innej sprawie, a to była kwestia poboczna. Proszę państwa, cała ta sytuacja z wycofaniem się Węgier nie miała nic wspólnego, jeżeli chodzi o ekonomię, o gospodarkę. Proszę pana. Ale jeżeli pan pozwoli, to jest jeszcze jeden przykład, o którym bardzo mało się mówi. Przykład hiszpański. Ogromne bezrobocie, w szczególności wśród ludzi młodych. Co robią Hiszpanie? Żeby temu zaradzić, postanawiają warunkowo otworzyć handel w niedzielę i są wściekli. Dlaczego? Dlatego, że nie przyniosło to żadnego wpływu na bezrobocie, na gospodarkę. Nic nie wzrosło po tym działaniu. Widać, że nie ma to wpływu, nie ma to przełożenia na zatrudnienie, na ekonomię, na gospodarkę. Ale przeciwnicy zakazu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę mówią, przecież będą ludzie tracić pracę w supermarketach, będą ludzie tracić pracę. Panie redaktorze, ja jestem pracownikiem hipermarketu, jednej z sieci, największej z sieci i proszę mi wierzyć, tyle stanowisk jest do obsadzenia, nie ma chętnych do pracy. Tak ciężka praca za takie pieniądze przestała być jakąkolwiek atrakcją. Sieci poszukują chętnych do pracy. Następna kwestia bardzo ważna, to jest oświadczenie tych stowarzyszeń, które reprezentują polskich pracodawców, polski kapitał i oni mówią, że my, czyli ci przedstawiciele, w chwili obecnej jesteśmy w stanie zatrudnić 100 tysięcy osób. Wobec czego, jeżeli słyszę, że 85 tysięcy może stracić pracę, to polscy pracodawcy, polscy handlowcy potrzebują więcej rąk do pracy, potrzebują chętnych do pracy w wysokości 100 tysięcy. Ale jeszcze jedna ciekawa kwestia, panie redaktorze. Te same liczby padały, jeżeli chodziło o 13 świąt. Wtedy to było 12, później doszło 13 święto. Te same cyfry, najpierw 40, potem 60 tysięcy, doszło do 100 tysięcy. Jak to było wyliczone? Jakim sposobem, skoro takiego wzrostu nie było? I teraz widzimy to samo, słyszymy to samo. Te same wyliczenia, ekonomiści mówią 85, 100 tysięcy. Na jakiej podstawie pytamy? I tutaj zaczyna się problem, bo nie mamy do czynienia z twardą ekonomią, z twardymi wyliczeniami. Mamy z ekonomią sponsorowaną do czynienia. To teraz, panie przewodniczący, skupmy się na średnich i małych przedsiębiorstwach. Politycy Nowoczesnej mówią dzisiaj na konferencji prasowej, mówili w Sejmie, że nie poprą tego projektu, to jest jeden, ale dwa. Mówią, że te rozwiązania zagrażają tym firmom, tym przedsiębiorcom, tym kupcom, którzy mają swoje punkty w centrach handlowych. Te centra będą zamknięte i ci przedsiębiorcy stracą. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o handel, to w ogromnej większości są to albo wielkie sieci, wielkie koncerny międzynarodowe, albo krajowe, ale na tyle duże, że absolutnie
to nie spowoduje żadnych poważnych perturbacji. Jeżeli chodzi o tą sferę życia, którą prowadzą polscy handlowcy czy polscy biznesmeni, to często są to rzeczy, które wychodzą poza handel, bo to najczęściej są usługi. Proszę pamiętać, że nie mówimy tutaj o usługach, nie mówimy o kinach, o restauracjach, o przysłowiowych budkach z kebabem. Nie mówimy o tym, czy z zapiekanką, czy z hot dogiem, z czymkolwiek innym. Nie mówimy o fryzjerach. To wszystko nie dotyczy, tych elementów nie dotyczy ta ustawa, wobec czego ci przedsiębiorcy będą mogli normalnie prowadzić swoją działalność. Jeżeli zaś mówimy o centrach handlowych i o tym, kto zajmuje w dużej mierze tą powierzchnię handlową, to nie łudźmy się. Oczywiście są firmy polskie, ale proszę zobaczyć, nie wymieniając teraz nazw, jak duże to już są koncerny. A cała reszta, szanowni państwo, to jest kapitał międzynarodowy, zagraniczny, potężny, bezwzględny i to, co przekazuje nam, to przekazuje nam prostą informację, żeby wprowadzić zamęt, strach wśród obywateli, co to się nie stanie. A przypominam, przy wprowadzaniu zakazu handlu w te 13 świąt, drodzy państwo, były te same argumenty, 100 tysięcy ludzi na bruk i niestworzone rzeczy, to nic się nie sprawdziło. Jakie będą konsekwencje ekonomiczne związane z wprowadzeniem w życie ustawy, którą w tej chwili proceduje Sejm? Szanowni państwo, biorąc pod uwagę to, o czym już wcześniej mówiliśmy, biorąc pod uwagę przykład węgierski, najprawdopodobniej będzie wzrost. Na początku będzie wzrost obrotów, z tego tytułu najprawdopodobniej wzrost do kasy państwa. Dlaczego? No bo chociażby podatek VAT, więcej artykułów się sprzedaje, więcej tego podatku płacimy. Po roku, dwóch nastąpi najprawdopodobniej stabilizacja. My nie możemy nie zauważać tych przykładów, które miały miejsce, a najbliższym przykładem, odkładając politykę na bok, to jest przykład węgierski, przykład hiszpański. Proszę pana, właściwie Prawo i Sprawiedliwość deklaruje poparcie dla tego projektu, który państwo przygotowali. Też posłowie PSL-u mówią, że są gotowi poprzeć i część posłów z Kukiz 15 jest gotowa, więc wszystko na to wskazuje, że te rozwiązania wejdą w życie. W Senacie jest duże prawdopodobieństwo poparcia i miejmy nadzieję, że prezydent też podpisze tę ustawę. Ale PSL mówi, potrzebne są zmiany w niektórych momentach tej ustawy, będą zgłaszać poprawki. Jest pod znakiem zapytania, stoi kara, bo dwa lata więzienia za złamanie zakazu handlu w niedzielę, czy na przykład właściciel sklepu poleci swemu pracownikowi, aby handlował w niedzielę, stał za ladą w sklepie i wtedy 2 lata więzienia. To może to być zmienione, pana zdaniem? Powinno być zmienione? Szanowni państwo, od samego początku. Początek tego zapisu jest w ekspertach, którzy pracowali nad tym projektem i oni jasno mówili, przestrzeganie prawa, zapisów tego typu w Polsce jest mizerne. Tu znów trzeba by się odnieść do tych 13 świąt. Zakaz jest, często widzimy, jak te sklepy po prostu funkcjonują. I zadano nam podstawowe pytanie, czy chcemy, żeby było egzekwowane to prawo, czy chcemy, żeby nie było egzekwowane. Nasza odpowiedź jasna, oczywiście musi być egzekwowane, po to robimy. I tutaj pojawiła się jasna deklaracja, jeżeli ma być egzekwowane, to musi być wprowadzony restrykcyjny, zapis. Ale szanowni państwo, my jesteśmy po wielu konsultacjach, staramy się słuchać. W przeciwieństwie do strony przeciwnej staramy się słuchać i bierzemy różne rozwiązania pod uwagę. I bierzemy pod uwagę tutaj zmiany chociażby w tym zapisie. Być może musiałyby być to kary finansowe. Oczywiście nie chciałbym tutaj mówić o poziomie dotkliwości tych kar, bo to na pewno ta dyskusja się rozpocznie. Natomiast myślę, że jednak dla recydywy dobrze byłoby zachować taki zapis, bo nie może być taki bezkarne podejście do prawa w sposób, że okej, jest zakaz, czy jest ograniczenie, ale mnie to nie dotyczy, bo jestem na tyle duży, że mogę sobie na to pozwolić, żeby karę w wysokości jakiejś tam co tydzień, co miesiąc zapłacić i fajnie. A dotyczy to będzie innych. Byłby pan zadowolony, gdyby posłowie przyjęli taką to poprawkę zgłaszaną też, którą zaproponuje Polskie Stronnictwo Ludowe, aby handel w niedzielę odbywał się do godziny 12, a po 12 sklepy byłyby pozamykane? Absolutnie nie.
Dlaczego? Absolutnie nie, szanowni państwo, ponieważ trzeba mieć na względzie różne rozwiązania i różne skutki tych rozwiązań. Jeżeli chcemy, żeby ci ludzie spędzili niedzielę z bliskimi, żeby mieli szansę, tak jak resztę społeczeństwa, nie ograniczając niczyjej wolności, przecież nikt nie każe zamykać społeczeństwa w domach. Będą funkcjonowała gastronomia, mała turystyka, usługi, to wszystko będzie tętniło życie. Miejmy nadzieję, że w dużo większym stopniu niż teraz. Ale musimy dać tym ludziom pracującym, w większości, w 80-paru procentach kobietom, możliwość do takiego samego traktowania i spędzania tego wyjątkowego dnia. Wobec czego, jeżeli zagonimy do pracy do godziny 14-13 i dołożymy do tego posprzątanie sklepu, rozliczenie kasetki, powrót do domu, w międzyczasie przebranie się, no to okaże się, że ta osoba będzie na godzinę 15-16, być może w niektórych przypadkach 17, bo przecież komunikacja inaczej kursuje tego dnia, a przecież niektóre osoby dojeżdżają i parę 10 kilometrów, wobec czego, przepraszam, szanowni państwo, nie zgodzimy się na żadne rozwiązania, które pod płaszczykiem dialogu czy udoskonalania tych zapisów będą miały wypaczyć je w sposób karykaturalny. Nie chcemy żadnych prowizorek, dość 20 lat było na to, żeby szukać rozwiązań pośrednich. Mimo że my tutaj w naszej ocenie i w ocenie niektórych ekspertów dość łagodny projekt jednak zgłosiliśmy, bo te ograniczenia są dość istotne, to jednak on musi nieść za sobą konkretne rozwiązania, rozwiązania pozwalające tym ludziom odpocząć, spędzić ten wyjątkowy dzień z rodziną. Też w tej ustawie jest taka propozycja, aby na przykład Wielki Piątek czy Wigilię ustawowo handel był skrócony, bo są dni robocze, natomiast ten handel, żeby nie trwał do godziny 20 czy tam 19, ale nieco wcześniej, to też jest dobre rozwiązanie pana zdaniem? Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za to pytanie. Absolutnie nie wiedziałem, że pan zada, a to jest kwestia pomijana we wszystkich mediach. I tu znów dwa zdania historii. Ja pamiętam czasy, kiedy ogromne sieci hipermarketów już drugi dzień Bożego Narodzenia chciały otwierać. To było bardzo blisko już do takiego rozwiązania, już zaczynały się bardzo poważne rozmowy. Później Wigilia. Do 19, do 20, a może tak jak w dzień powszedni, bo przecież jeszcze ktoś chodzi. Szanowni państwo, żeby usiąść przy stole wigilijnym, pierwsza gwiazdka, nasza historia, tradycja, religia. I co? Do której ten człowiek mógłby pracować, a żeby spędzić jeszcze z rodziną, czy usiąść przy stole wigilijnym? To samo, jeżeli chodzi o Wielką Sobotę. Do której? Jak oszacować? To jest jedna sprawa. Znów dojazdy, ubranie się, przygotowanie wieczerzy i problemy, które napotkaliśmy, jeżeli chcieliśmy ograniczenia tej godziny, do której można pracować. Szanowni państwo, to już 6 lat debata nasza na ten temat trwa, żeby ograniczyć do godziny 14. I po tych 6 latach cały czas mamy sieci handlowe, na przykład Auchan, które w zeszłym roku, proszę zauważyć, do której handlował, absolutnie nie wzięło pod uwagę prośby pracowników, przedstawicieli Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, tylko dołożyli tą godzinkę, dołożyli tak naprawdę dwie, tylko pod wpływem nacisku z godziny zeszli. I teraz pytanie, jeżeli my byśmy zaprzestali działania w tej materii, panie redaktorze, zakładam się o przekonanie, że w ciągu roku, dwóch doszlibyśmy znowu do godziny 18, 19, 20 i znów milion osób, w tym 80-parę procent kobiet, które nie zasiadłyby do stołu wigilijnego na czas, który jest przypisany wierze, religii, tradycji w naszym kraju. Oni by dotarli na 21, 22, to już ich domownicy pewnie by się rozjechali właśnie do domu. Właśnie na naszych zegarach jest godzina 22, więc pora kończyć nasz program. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był pan Dariusz Paczuski z Solidarności Pracowników Handlu. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy jutro o godzinie 21:40. Jak zwykle rozpoczynamy nasz program. A teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Z Panem Bogiem.